poprzednim filmie z serii Polskie Termopile omówiliśmy dwie monety wyemitowane przez NBP poświęcone bitwom pod Zadwórzem i pod Wizną. To odpowiednio pierwsza i trzecia moneta z serii. Dlaczego zdecydowaliśmy się omówić monety pierwszą i trzecią, a pominąć drugą? Głównym powodem było podobieństwo obu bitew do siebie i do oryginalnej legendy o Termopilach. W przypadku obu polskich bitew mieliśmy do czynienia z oddziałami kilkuset osób, które stawiały czoła znacznie liczniejszemu i lepiej uzbrojonemu przeciwnikowi. Heroiczna obrona w obu przypadkach kończyła się porażką obrońców i unicestwieniem tych oddziałów, dokładnie tak samo jak w bitwie pod Termopilami. Druga moneta z serii Polskie Termopile dotyczy znacznie bardziej odległej przeszłości, bo upamiętnia ona bitwę pod Chodowem, do której doszło 11 czerwca 1694 roku. Była ona częścią wojny polsko-tureckiej, będącej efektem sławnej odsieczy wiedeńskiej. Od samych Termopili oraz dwóch poprzednio opisanych bitew odróżniają ją dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, jeszcze większa dysproporcja sił. Po stronie polskiej stanęło 100 husarzy oraz 300 pancernych, czyli w sumie 400 żołnierzy. Oddziały tatarskie liczyły od 25 do 70 tysięcy ludzi, przy czym za najbardziej prawdopodobną uznaje się liczbę około 40 tysięcy. Przewaga liczebna Tatarów była więc stukrotna. Druga rzecz jest jeszcze ciekawsza. Otóż starcie zakończyło się zwycięstwem Polaków. Jak do tego doszło? Oddziały tatarskie zapuściły się na teren Rzeczpospolitej w celu pozyskania Jasyru. Siły koronne skierowane do ich odparcia składały się z 7 chorągwi pochodzących z okopów Świętej Trójcy i szańca Panny Maryi pod dowództwem Konstantego Zachorowskiego oraz Mikołaja Tyszkowskiego. Polskie wojska nie miały świadomości, z jaką siłą przychodzi im się mierzyć do momentu pierwszego starcia. Zmieniło się to, gdy w okolicy wsi Chodów zmierzyli się oni z oddziałem tatarskim liczącym 600 jeźdźców. Polacy szybko rozbili wroga i pojmali jeńców, od których dowiedzieli się, że właściwe siły tatarskie są dużo większe i dopiero nadejdą. Pomimo świetnego wyszkolenia rot husarskich i pancernych, wiadome było, że nie będą w stanie utrzymać się w polu w walce ze stukrotnie liczebniejszym wrogiem. Oddziały polskie wycofały się więc do wsi Chodów i tam zorganizowały obronę. Przez następne od 5 do 6 godzin udawało się powstrzymywać ataki głównych sił tatarskich. Obrońcy byli dosłownie zasypywani strzałami z łuku. Po walce zebrano kilka wozów niepołamanych, zdatnych do ponownego użycia strzału. W międzyczasie, gdy Polakom skończyła się amunicja, groty tatarskich strzał posłużyły za kule, którymi nabijano polskie pistolety i muszkiety. Nie mogąc pokonać obrońców, Tatarzy wysłali Lipków, czyli polskich Tatarów, z żądaniem kapitulacji. Polacy odmówili, wobec czego, ze względu na znaczne straty, Tatarzy wycofali się do okupowanego przez nich Kamienica Podolskiego. Najazd tatarski okazał się więc całkowitą klapą. Nie zdobyto praktycznie niczego wartościowego, a straty wyniosły ponad 1000 wojowników. W bitwie znaczna większość obrońców Chodowa odniosła rany, a zabitych było kilkudziesięciu polskich żołnierzy. Dowodzący jedną z rot husarskich Konstanty Zachorowski zmarł z powodu odniesionych ran 3 dni po bitwie. Do tatarskiej niewoli dostał się drugi z dowódców, czyli Mikołaj Tyszkowski, który został z niej potem wykupiony. Dzielni obrońcy Chodowa jeszcze przez współczesnych sobie zostali przyrównani do Spartan broniących wąwozu Termopile, a król Jan III Sobieski nakazał wybudować pomnik, który upamiętnił ich zwycięstwo. Bitwa pod Chodowem to jedno z najbardziej znamienitych osiągnięć polskiego oręża. Rzecz niesamowita nie tylko w skali naszej historii, ale także w historii całego świata. Świetnie się stało, że upamiętniono ją na srebrnej monecie NBP, którą wprowadzono do obiegu 5 czerwca 2018 roku. Podobnie jak poprzednio, mamy tutaj do czynienia z walorem o nominale 20 zł, wykonanym ze srebra próby 925. Moneta ma średnicę 38,61 mm, wagę 28,28 g i rand gładki. Wybito ją stemplem lustrzanym w nakładzie 18 tysięcy sztuk. Jest ona sprzedawana w dedykowanym kapslu, w specjalnym etui i wraz z certyfikatem. Na awersie wszystkich monet serii Polskie Termopile, który został zaprojektowany przez Urszulę Walerzak, widnieje Atena, bogini wojny sprawiedliwej i mądrości. Znajdziemy tam też niewielkie godło, nominał, napisy Rzeczpospolita Polska oraz Polskie Termopile. Na rewersie monety przedstawiono towarzysza husarskiego. Wizerunek husarza w pełnej zbroi, skórze lampardziej, z długą strzelbą oraz parą pistoletów jest zgodny z wytycznymi hetmana wielkiego koronnego Stanisława Jabłonowskiego z 1693 roku i został zamieszczony na tle szkicu przedstawiającego
obwarowania okopów Świętej Trójcy. Projektantką rewersu jest Dominika Karpińska-Kopyć. Szczerze powiedziawszy, rewers prezentuje się świetnie i moim zdaniem jest najładniejszy z dotychczas omawianych monet. Wizerunek husarza jest bardzo szczegółowy, a zarys okopów w lustrzanym tle świetnie go uzupełnia. Moneta prezentuje się więc wyśmienicie. Czwartą monetę z serii Polskie Termopile wyemitowano 23 lipca 2020 roku i poświęcono ją bitwie pod Węgrowem, która została stoczona 3 lutego 1863 roku podczas Powstania Styczniowego. Węgrów to niewielkie miasto w województwie mazowieckim. W czasie Powstania Styczniowego, już w nocy z 22 na 23 stycznia, brało ono udział w powszechnym zrywie narodowym i wyzwoliło się własnymi siłami. Polscy dowódcy, Władysław Jabłonowski i Jan Mataliński, w pobliżu miasta założyli obóz wojskowy, w którym zebrało się około 3,5 tysiąca powstańców. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że nie mieliśmy tutaj do czynienia z żadnym regularnym wojskiem. W znacznej większości byli to słabo uzbrojeni ochotnicy. Podstawowym uzbrojeniem były kosy, piki i widły, a jeśli chodzi o długą broń palną, dysponowano tylko 700-800 sztukami. W większości były to jednak nabijane grubym śrutem myśliwskie dubeltówki, których można było prowadzić w miarę skuteczny ostrzał na odległość do 50 metrów. Sami dowódcy też nie byli doświadczeni. Jabłonowski miał wówczas tylko 21 lat. W 1861 roku przez 3 miesiące służył w Legionie Węgierskim generała Tura we Włoszech, a potem studiował w Polskiej Szkole Wojskowej w Piemoncie. Jan Mataliński był starszy, bo miał 34 lata, ale z wykształcenia był lekarzem i jednocześnie cywilnym naczelnikiem powiatu siedleckiego. Rosjanie zareagowali szybko. Od południa Siedlec wymaszerowała grupa generała Georgija Papafanasopuły, druga ruszyła koleją petersburską z Warszawy i nadciągała z zachodu. Trzecia, licząca 2,5 tysiąca żołnierzy, zbliżała się z północy od strony Łochowa i Małkini. W jej przypadku najbliżej Węgrowa znajdował się oddział pułkownika Bontempsa. Jabłonowski i Mataliński wiedzieli, że nie można dopuścić do okrążenia Węgrowa, bo w momencie dotarcia na miejsce wszystkich trzech grup regularnego wojska rosyjskiego los powstańców i miasta byłby przesądzony. Dlatego zdecydowali się na jednoczesną ewakuację i starcie z zbliżającymi się oddziałami Bontempsa i Papafanasopuły. W kierunku idącego z północy Bontempsa został wysłany 1000-osobowy oddział kosynierów, który starł się z Rosjanami pod Ludwinowem już 2 lutego i spowodował ich odwrót. Na południe skierowano 400-osobowy oddział pod dowództwem byłego kapitana kawalerii Kuczkowskiego. Dotarł on do znajdującej się 17 km na południe od Węgrowa miejscowości Mokobrody i tam wdał się w potyczkę z forpocztą nadchodzących oddziałów rosyjskich. Rosjanie, zaskoczeni silnym oporem Polaków, wycofali się i poczekali na posiłki. Po ich nadejściu Papafanasopuło dysponował 1000-osobowym oddziałem dobrze wyposażonego wojska, które na dodatek miało do dyspozycji 6 armat. Rosjanie ruszyli na północ i 2 lutego około godziny 17 dotarli do wsi Szaruty, znajdującej się 6 km od Węgrowa. Z powodu zapadającego zmroku zdecydowali się na postój. Sytuację wykorzystali Polacy. Oddział 200 strzelców i 800 kosynierów pod kierunkiem Jabłonowskiego zaatakował zmęczonych marszem Rosjan, którzy jednak zdołali się obronić głównie dzięki armatom, których silny ogień odrzucił nieobytych z ogniem artyleryjskim powstańców. Rankiem 3 lutego Rosjanie przystąpili do ataku na Węgrów. Zbliżyli się do rogatek miasta i rozpoczęli ostrzał artyleryjski, wzbudzając pożar w drewnianej zabudowie miasta. Pośród obrońców zapanował chaos, ale został on opanowany przez Matalińskiego, który ustawił strzelców na drodze wjazdowej do miasta i ubezpieczył ich 400-osobowym oddziałem kosynierów. Jednocześnie, wiedząc o zbliżających się kolejnych oddziałach Rosjan, zarządził ewakuację miasta. Papafanasopuło wysłał przeciw wycofującym się Polakom szwadron ułanów, który powstrzymał odwrót powstańców. W tym momencie na scenę wkroczył 400-osobowy oddział kosynierów, który w śmiałym ataku rozbił ułanów i kontynuował marsz w kierunku najbardziej wysuniętych armat, nacierając impetem na Rosjan. Według niektórych źródeł udało się zdobyć dwie armaty i je zniszczyć. Bohaterstwo i poświęcenie kosynierów ocaliło główne siły powstańcze, które mogły wycofać się z miasta, zabierając za sobą tabory i rannych.
Rosjanie, zakoczeni zaciekłością obrony, ograniczali się tylko do ostrzału z armat i dopiero po południu weszli do opuszczonego przez powstańców Węgrowa. Nie ma zgodności co do strat poniesionych przez obie strony bitwy. Rosjanie twierdzą, że poległo 128 powstańców, tymczasem z zachowanych dokumentów wynika, że w Węgrowie pochowano 66 obrońców. Według zapisów rosyjskich ich straty to jeden zabity, 5 rannych i 6 straconych koni, co jest oczywistym kłamstwem, biorąc pod uwagę zaciętość starć. Bardziej realne szacunki mówią, że po stronie Rosjan poległo od 100 do nawet 400 żołnierzy. Wiadomość o niespodziewanym zwycięstwie powstańców szybko obiegła międzynarodową opinię publiczną. Już 13 marca 1863 roku francuski poeta Auguste Barbier napisał wiersz pod tytułem Atak pod Węgrowem, w którym porównał Polaków do starożytnych Spartan i nazwał bitwę polskimi Termopilami. Nie umniejszając nic obrońców Węgrowa i ich heroicznej walce, porównywanie tej bitwy do Termopili moim zdaniem mija się trochę z celem. Przede wszystkim nie mamy tutaj do czynienia z jedną bitwą, ale raczej z serią starć, które toczyły się nie tylko pod Węgrowem, ale także w okolicznych miejscowościach. Po drugie, nie można mówić o przewadze liczebnej Rosjan, wręcz przeciwnie. Liczebnie to Polaków było więcej, choć musieli oni potykać się z dwoma oddziałami regularnego wojska rosyjskiego. Nie ulega za to wątpliwości przewaga w uzbrojeniu i doświadczeniu, która stała po stronie Rosjan. Moim zdaniem mamy w naszej historii jeszcze kilka innych bitew, które zdecydowanie bardziej zasłużyły na miano polskich Termopili niż Węgrów. NBP zdecydował się jednak na upamiętnienie Węgrowa i niespecjalnie zamierzam z nimi dyskutować, bo każda forma pamięci o tak niesamowitych osiągnięciach polskiego oręża jest dobra. Parametry monety są takie same jak w przypadku Chodowa, więc nie będziemy się tutaj powtarzać. Podobnie jest z awersem, w którym zmienił się tylko rok emisji. Zmniejszył się za to nakład, który wynosi 10 tysięcy sztuk. Rewers został zaprojektowany przez Grzegorza Pfeiffera i przedstawia fragment litografii Bitwa pod Węgrowem, ukazujący kosynierów nacierających na Rosjan. Po lewej stronie mamy imię i nazwisko oraz pseudonim jednego z dowódców, a u dołu duży napis Węgrów oraz datę 3 lutego 1863 roku. Choć nie jest to tak ładny projekt jak w przypadku Chodowa, moneta może się podobać. Cena jest dynamiczna i zawiera sporo szczegółów. Do tego postaci walczących ładnie odcinają się od lustrzanego tła. Znamy już plany emisyjne NBP na 2021 i 2022 rok. We wrześniu 2021 roku powinniśmy zobaczyć kolejną monetę serii Polskie Termopile i będzie ona poświęcona kolejnemu starciu z wojny polsko-bolszewickiej, tym razem bitwie pod Dytiatynem z września 1920 roku. Co ciekawe, plan emisyjny na rok 2022 nie pokazuje żadnej monety z tej serii. To dziwne, bo przecież jest jeszcze kilka starć, które zasługują na miano polskich Termopili. Od choćby bardzo podobna w przebiegu i stosunku sił do Chodowa, bitwa pod Mohylewem. O tym porozmawiamy sobie jednak dłużej, w trzecim odcinku z tej serii, który nagram, gdy w moje ręce trafi moneta z 2021 roku. Ufam, że będzie to już niedługo. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam serdecznie.